Cześć widzowie. Thanos i Odin jako jedyni zebrali tak wiele kamieni nieskończoności i nikt nie mógł im się sprzeciwić, ponieważ mieli taką siłę i reputację, a Thanos był od Odyna znacznie młodszy. W dzisiejszym odcinku więc odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego szalony tytan bał się wszechojca Odyna. Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Thanos chciał uratować wszechświat, ale urodził się w dużo późniejszym pokoleniu Eternalsów, przez co miał zaledwie 1000 lat, więc był młodszy nawet od Thora żyjącego już 1500, dzięki czemu widzimy skąd Odyn ma tyle siana, skoro przez półtora milenium brał 500+, z czego Thor powiedział Surturowi, że Odyn ma całe 500 tysięcy lat od momentu, w którym razem walczyli, co mówi, że Wszechojciec na pewno miał ponad milion lat, przez które prawie cały czas podbijał, rabował i przelewał morze krwi i łez niewinnych, zyskując tak reputację największego postrachu kosmosu, o czym Thanos musiał usłyszeć. Thanos zdawał sobie sprawę, że nawet mając armię Chitauri i Outriderów musi być ostrożny, bo wiedział także, że Odyn jako pierwszy zebrał klejnoty nieskończoności i je porozdawał, co znaczyło, że jego moc jest lepsza niż moc kamieni, a z racji, że Eternalsi byli mocno związani z bogami greckimi jak Zeus, ponieważ mieli sojusz, to Thanos od najmłodszych lat musiał słyszeć o Odynie jako o najgorszym potworze, co było też powodem, dla którego Zeus nie chciał mieć z nim kontaktu. Zeus był bohaterem, zaś Odyn niszczył światy na znacznie większą skalę niż Thanos, a będąc bardzo inteligentnym, Thanos musiał unikać Odyna za wszelką cenę, bo nawet Zeus mógłby nie dać rady przeciwko niemu, z czego wiedząc również, że jest długowieczny, po prostu czekał, aż Odyn odejdzie, wiedząc, że jeżeli ten go znajdzie, to nie ma szans na przeżycie, co potem okazało się niezwykle trafne, ponieważ zobaczył potęgę Thora, który był dużo słabszy od swojego ojca, a i samo wymazanie Odyna mogłoby pochłonąć zbyt dużo energii Thanosa. Jako że Thanos walczył z niezliczonymi wojownikami, potrafił oszacować siłę przeciwnika, więc najlepszym rozwiązaniem było walczyć tylko z tymi, z którymi mógł zwyciężyć, skoro miał cel, który musiał spełnić, i chociaż gdyby miał kamienie, to pewnie mógłby z nim walczyć, tak nie wierzył, aby mógł zebrać kamienie, pozostając niezauważonym przez kogoś, kto ma sługę Heimdala, który widzi wszystko, co dzieje się wszędzie, gdzie to tylko możliwe. Z drugiej strony niektóre kamienie znajdowały się w Asgardzie, ale od razu się tam nie ruszył, bo gdyby chciał przyjść po odejściu Odyna, to zaraz potem pojawiła się tam Hela, w czego wyniku Thanos wolał przeczekać wystarczająco długo i dopiero po zniszczeniu Asgardu zaczął działać, co mówi, że Thanos tak obawiał się Odyna, że czekał na całkowite unicestwienie jego świata, żeby mieć pewność, że nie ma szans, aby wrócił, bo gdyby był tylko na to cień szansy, to cały plan i staranie Thanosa mogłoby leknąć w gruzach. Patrząc na Odyna, Thanos widział między sobą a nim podobieństwo, bo obaj, aby spełnić cele, niszczyli wszystko na swojej drodze, w czego wyniku musiał go respektować i widział, że Odyn jest jakby starszym, bardziej doświadczonym i silniejszym Thanosem, w czego wyniku nie mógł rzucić mu rękawicy. Podsumowując, Thanos bał się postrachu kosmosu, którego bali się wszyscy, a nawet inni bogowie, bo Odyn był największym, nieprzewidywalnym i piekielnie inteligentnym psycholem, którego w aspekcie zła przegonić może chyba tylko jedynie twórca Ghost Ridera Mephisto czy jego syn Blackheart. A wy widzowie napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film oraz co myślicie o podbojach Odyna, jaki to już jest koniec tego odcinka. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!